Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, muszę wam o czymś powiedzieć, bo po prostu no, nie mogę wyjść z podziwu, że tak niesamowita yy, i oczywiście nierzadka yy, sytuacja mnie spotkała. Byłem dzisiaj yy, w Aldi, nie wiem czy kojarzycie taki yy, dyskant spożywczy jak Aldi. Yy, no, po zakupy, takie zwykłe zakupy, że tak powiem, obiadowe. To nabrałem kiełbasy, nabrałem jakieś ziemniaki, pomarańcze, cukierki, żeby tam dzieci miały coś do odżycia, trochę. Nie? <grym> I stoję przy Kasie. Przede mną stoi kobieta. No to postanowiłem, że tam dystans był, powiedzmy, no taki. No nie zwracałem, powiem, szczerze uwagi na dystans. A jakiś tam odstęp był. Zacząłem, chciałem wypakowywać swoje zakupy na tak zwaną taśmę. Nagle podszedł ochroniarz, moi drodzy, taki z metra cięty, podobny zupełnie do nikogo, i mówi: Excuse me, you need to keep the distance. Musisz trzymać dystans. No, wiadomo, dziewiętnastka i te sprawy. Tak? O, okej, okay, okej, okay, powiedziałem. No, to przepraszam, ale tutaj dobre półtora metra i tak dalej. No, musi być dwa metry. Znając moją bezczelność w pewnych sytuacjach, powiedziałem, czy ma. Yy, miarka, albo jakiś centymetr, że, żeby zmierzyć po prostu, czy rzeczywiście jest te dwa metry, czy może jest 1,95 m, na przykład. Yy, no oczywiście cisza. Powiedziałem, okej, okay, okej, okay, a niech się pan nie przejmuje, ja wróciłem wczoraj z Chin, także ja jestem, że tak powiem, czysty. Yy, no, mój sarkazm się odezwał, okej. Okay. Poszedł po te koszyki, bo on zbierał akurat koszyki te puste, które co przy kasach stoją, he? No to wziął te koszyki i uwaga, nagle wraca i z tymi koszykami przechodzi koło mnie. Mało tego, że on koło mnie przechodzi, on przyszedł ode mnie w, powiedzmy w odległości 50 centymetrów. No tuż koło mnie bezszczelnie, bezcze słuchajcie, przeszedł nagle te dwa metry dystansu. Kompletnie przestały istnieć, kompletnie nie miało to najmniejszego znaczenia. No to ja, moja bezczelność oczywiście się odezwała i mówię do niego: Excuse me, you forgot about two meters distance. Gościu się na mnie spojrzał: jak na jakiegoś nienormalnego. Albo po prostu jakim prawem? Ja, zwykły klient sklepowy, jemu wielkiemu ochroniarzowi, zwracam w ogóle uwagę. Na ten temat. Przecież to on jest od tego, żeby ymm, ludziom zwracać uwagę, a nie ludzie jemu nie mogą. No, to, to jest w ogóle nie po drodze, nie, nie tędy droga. Spojrzał na mnie i poszedł dalej. Mało tego y, przy y, lodówce, gdzie był boczek, który też zresztą brałem. Na śniadanie, na jutro, bo lubię sobie czasami zjeść jajko sadzone na przykład z boczkiem, ze szparagami i Nie, w ogóle nie, nie, nie ochroniarza nie było. Ochroniarza nie było. A tam ludzie tłumem, jeden koło drugiego, jak sardynki w puszce. Jeden ten boczek, ten to, ten tamto, jeden koło drugiego. W ogóle chaos, panika, w ogóle tragedia. Ale nie, tam ochroniarza nie było. A wiecie dlaczego? Dlatego że dziewiętnastka przy lodówkach z boczkiem nie zaraża. Dziewiętnastka tylko i wyłącznie zaraża przy kasach. Dziękuję. A jej, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Tak sobie pomyślałem, biorąc to pod uwagę no w ogóle, co obecna sytuacja zrobiła z ludźmi, wydaje mi się, że jeśli by się pewnym ludziom powiedziało, że jak sobie nasrają na głowę i będą z tym głównym chodzić po ulicach to na pewno będą bezpieczni i nie zarażą się tą dziewiętnastką. I myślę, że tacy ludzie jak ten ochroniarz chętnie właśnie yy, wzięliby udział w takiej akcji chodzenia z łajnem na głowie. Pozdrawiam, na razie.